tej akcji. Cofnijmy, a nie pchajmy do przodu. Przepraszam. No, lubimy. Lubimy zaskakiwać ostatni dzień. Dzisiaj ostatni dzień kampanii. Jeździmy po Łodzi trambusem. Trambus jest bardzo znany. Zresztą po naszym regionie jeździ cały czas bronkobus. Mamy łódzki trambus, którym jeździmy po Piotrkowskiej, po centrum miasta. Zachęcamy łodzian do udziału w wyborach 4 lipca i do głosowania na Państwowej Polskiej. Proszę Państwa, ja wszystkich łodzian zachęcam do pójścia na wybory, wszystkich zachęcam do głosowania na Bronisława Komorowskiego, ale naprawdę bardzo proszę, mój osobisty elektorat z 6 wyborów parlamentarnych, żeby mi uwierzono raz jeszcze i zagłosowano na Bronisława Komorowskiego. Myślę, że to tak, trochę głosów się zbiera. Ostatni dzień zaskoczyliśmy, tak, bo jeździmy troszkę po Piotrkowskiej, potem jedziemy do Łódźcza. Spotkać się z panem marszałkiem, który zwiedził nasze województwo. A ja powiem tak, ostatni dzień, szkoda, że dopiero tak dzisiaj przyszła nam do głowy taka myśl, że hasło pana Jarosława Kaczyńskiego znakomicie się nadaje do przerywania. Bo ja bym powiedziała tak, Polska jest najważniejsza, a władza jeszcze bardziej. Proszę Państwa, zachęcamy raz jeszcze wszystkich, żebyśmy ten ostatni wysiłek, jeżeli nawet mamy ochotę wyjechać na działkę, jeżeli wyjeżdżamy na weekend dłuższy, dalszy, wróćmy. Pamiętajmy, że po drodze będą na pewno korki. Łódź jest skomunikowana tak jak jest, nie mamy olbrzymich arterii. Na pewno będziemy gdzieś tam po drodze z tych miejscowości podłódzkich, w tych korkach utkwimy. Pamiętajmy, że lokale są tylko do 20:00 i pamiętajmy, żeby tym razem, ten jeden raz, wyjechać ciut wcześniej. Naprawdę to się opłaca. Zgoda buduje, a władza dla niektórych, parafrazując. Pamiętajcie o tym.